Po 1989 roku w Polsce zbudowano wolnorynkowy ultraliberalny kapitalizm. Jego istotną częścią są ataki na społeczne regulacje stosunku pracy. Szczególnie silnie zwalczana jest płaca minimalna. Głównym zarzutem jest rzekoma jej szkodliwość dla przedsiębiorców, pracowników i gospodarki jako całości. Alternatywą dla tychże regulacji ma być wolny rynek, którego mechanizmy, zdaniem żarliwych wyznawców liberalizmu, są doskonałym regulatorem całego życia gospodarczego i społecznego. Rynek jest rzekomo doskonały, rynek rzekomo przysparza korzyści wszystkim jego uczestnikom. Jednakże warunkiem zaistnienia korzyści jest niczym nieskrępowany i niewymuszony wybór warunków transakcji i kontrahenta. Oczywiście koniecznym warunkiem jest obfitość kupujących i sprzedających. Gdy oferta pracy jednego przedsiębiorcy jest niesatysfakcjonująca, to z łatwością można znaleźć inną, korzystniejszą. Ostatecznie pracownik nie musi podejmować żadnej pracy, bo przecież nikt go do tego nie zmusza, bo dysponuje on bądź to oszczędnościami, bądź własnymi środkami wytwórczości, które zaspokoją jego potrzeby. Niestety, jak to bywa w życiu, teoria jest piękna i doskonała, tyle że rzeczywistość jakoś nie chce się jej podporządkować. W rzeczywistej gospodarce pracownik najczęściej nie dysponuje żadnymi oszczędnościami czy owymi środkami wytwórczości. Brak pracy bądź praca za wynagrodzenie niepokrywające kosztów utrzymania na dłuższą metę grozi wykluczeniem z życia społecznego i gospodarczego. Niewystarczające bowiem dochody mogą uczynić z pracującego osobę bezdomną, niezdolną do dokształcania się i ostatecznie trwale bezrobotną. Co więcej, w liberalnym państwie minimalnym rodzina takiego pracownika jest realnie zagrożona zagładą biologiczną, ponieważ liberalizm nie dopuszcza do funkcjonowania zorganizowanej, to jest samorządowej lub rządowej pomocy socjalnej. Nie toleruje się zasiłków, bo rzekomo zniechęcają one do twórczej aktywności na rynku pracy, zakłócając idealne mechanizmy rynkowe. Na realnym rynku pracy zawsze istnieje głęboka asymetria pomiędzy ilością przedsiębiorców oferujących pracę, a ilością pracowników. Relacja ta kształtuje się jak 1 do 100, a w przypadku małych miejscowości jak 1 do 1000. Pracownik zatem znajduje się w sytuacji bez wyboru. Pod presją biologiczną musi podjąć pracę na warunkach niekorzystnych, to jest przynoszących szkody i straty. Warunki socjalne i bytowe dyktuje więc przedsiębiorca. Można do zagadnienia podejść inaczej. Niezbędność i nienaruszalność pewnych wydatków można wykazać w jednostkach fizycznych. Jeżeli wiemy, że człowiek potrzebuje dziennie minimum 4000 kJ energii, to nie można mu dostarczyć jedynie 1000 kJ, bo tyle wynosi rzekomo rynkowa wycena jego pracy. Gdyby taka wycena obowiązywała dla dużego segmentu rynku, to w krótkim czasie liberałowie doprowadziliby do wielkiego głodu jak na Ukrainie w latach 20. i 30. ubiegłego wieku. Co więcej, człowiek zmuszony do pracy za owe 1000 kJ stanowi niemal darmową siłę roboczą, jest atrakcyjnym pracownikiem w porównaniu do pracowników rzetelnie wynagradzanych. Cwaniacy będą lokowali się z inwestycjami w tym właśnie złodziejskim segmencie rynku, wypierając z niego firmy uczciwie wynagradzające pracowników. Analogicznie tak jak dobry pieniądz jest wypierany przez zły pieniądz. Tak więc w efekcie doprowadza to do zniekształcenia rynku, wadliwej alokacji zasobów i wadliwego wykorzystania czynników produkcji, bowiem grupa gospodarstw domowych, tych pracowników, ponosi straty, choć po stronie przedsiębiorstwa finanse są w porządku. Podstawowy wymóg gospodarki jest taki, by uczestnicy życia gospodarczego uzyskiwali przychody w wysokości pokrywającej co najmniej koszty ich funkcjonowania. Dotyczy to w równym stopniu i przedsiębiorstw, i gospodarstw domowych. Współczesna liberalna ekonomia sprowadziła człowieka do jednej z form zasobów, do jednego z wielu czynników produkcji. Określmy zatem koszty użytkowania maszyny, np. pojazdu, a następnie zidentyfikujmy poszczególne składniki w odniesieniu do człowieka. Jeśli przedsiębiorca chce czerpać zyski z użytkowanej maszyny, to musi jej zapewnić wystarczającą do pracy ilość energii, paliwa, smary, przeglądy. W przypadku pracownika odpowiada to wydatkom na żywność, odzież, mieszkanie, czyli na podtrzymanie jego biologicznego życia i regenerację sił. W ekonomii fachowo nazywa się to nakładami na reprodukcję prostą. Jeśli przedsiębiorca nie chce doprowadzić do dekapitalizacji swej firmy, musi gromadzić środki na zakup nowej maszyny,
gdy obecnie użytkowania się wyeksploatuje. Musi więc ponosić nakłady na tak zwaną reprodukcję rozszerzoną. W przypadku pracownika są to nakłady na utrzymanie i wychowanie potomstwa. Gdyby przedsiębiorca spróbował ograniczyć wydatki poniżej niezbędnego minimum, to albo nie będzie miał środków na nową maszynę, albo maszyna w krótkim czasie się rozleci, albo też w ogóle się nie uruchomi. Jak ktoś mi nie wierzy, niech spróbuje przejechać samochodem bez paliwa. Tak więc, aby czerpać zyski, trzeba ponosić niezbędne nakłady. Tak się składa, że koszty użytkowania maszyny są pod bezpośrednim nadzorem przedsiębiorcy, ale nie koszty życia rodziny pracownika. Owa eksternalizacja kosztów sprawia, że przedsiębiorca nie odczuwa bezpośrednich skutków zbyt niskich nakładów na płace. Firma jest rentowna, lecz nie gospodarstwo domowe, które traci swój majątek, świadcząc pracę takiemu złodziejskiemu przedsiębiorcy. Układ ten jest nieracjonalny i szkodliwy, bo występuje zjawisko podaży głodowej po stronie pracownika. Nigdy nie byłem zwolennikiem tezy, że moralność zależy od wysokości wynagrodzenia. Niemniej trzeba się zgodzić, że wynagrodzenie poniżej minimum egzystencji może pchnąć pracownika w działalność przestępczą. Pracownik staje przed dramatycznym dylematem. Czy pracować dalej za nędzne wynagrodzenie, skazując na głód i niedolę swą rodzinę? Czy coś zdefraudować, ukraść i sprzedać z zyskiem zapewniając jej środki do przeżycia? Jeszcze inny problem spotykamy w wypadku bezrobocia. Czy podjąć pracę za wynagrodzenie wystarczające na wikt jak w obozie koncentracyjnym, czy też zająć się ryzykowną, choć dochodową działalnością przestępczą, np. handlem narkotykami. Wszystkie te dylematy byłyby mniejsze, gdyby funkcjonowała w gospodarce rzeczywista minimalna płaca. Wbrew pozorom, firmy, które zatrudniają pracowników za wynagrodzeniem poniżej płacy minimalnej, są niezwykle szkodliwym uczestnikiem systemu gospodarczego. Ponieważ zaburzają one w bardzo poważnym stopniu funkcjonowanie gospodarstw domowych oraz działanie przedsiębiorstw i mechanizmów rynkowych. W nieudolnie prowadzonych przedsiębiorstwach, które są niewydolne finansowo, przerzuca się nierentowność firmy na pracowników, zaniżając im pensje. W takim przedsiębiorstwie praktycznie nie występuje akumulacja, to znaczy oszczędności służące inwestycjom i powiększaniu kapitału obrotowego. Jednocześnie szalenie niska cena oferowanych dóbr przyciąga klientów, uszczuplając w ten sposób portfel zamówień tym przedsiębiorcom, którzy prawidłowo przeprowadzili rachunek ekonomiczny, uwzględniając prawdziwe koszty życia pracowników. W oczywisty sposób pogarsza to sytuację tych rzetelnych przedsiębiorstw, zmuszając je do zmniejszenia akumulacji, jak również do stosowania nieuczciwych praktyk. Z powodu zbyt niskich cen i zmniejszonych inwestycji nasila się wadliwa alokacja kapitału oraz mniejsza zatrudnienie. Surowe egzekwowanie płacy minimalnej eliminowałoby z rynku oszustów, podnosząc rentowność firm rzetelnych, a także uwalniałoby środki i zasoby w posiadaniu osób nieudolnych, przesuwając je w kierunku osób lepiej radzących sobie na rynku. Cały zatem układ gospodarczy byłby racjonalniejszy i zdrowszy. Występowanie na rynku firm, które oferują wynagrodzenia poniżej kosztów utrzymania, sprawia, że firmy rzetelne zmniejszają nakłady na opracowywanie ulepszeń oraz nowych towarów. Ponadto sytuacja zmusza je do nadmiernych cięć kosztów wytwarzania. Oferta towarowa na rynku ubożeje, a rynek zalewają tanie towary lichej jakości, potocznie zwane bublami. Nadmierna redukcja kosztów nie tylko pociąga za sobą produkcję bubli, lecz naraża klienta na ryzyko utraty zdrowia, a nawet życia. Płaca minimalna wbrew pozorom i wbrew rozpowszechnianym mitom przez liberałów nie tworzy bezrobocia. Istotą płacy minimalnej jest bowiem ochrona ciągłości trwania życia biologicznego pracownika i jego rodziny. Jeśli przedsiębiorstwo jest niewydolne ekonomicznie i nie może pokryć niezbędnych nakładów na pracownika, to powinno upaść tak samo jak przedsiębiorstwo, którego nie stać na zapłatę za prąd dla maszyn. Powstałe stąd bezrobocie nie jest skutkiem interwencji państwa w gospodarkę, lecz wynikiem nieudolności zarządzania przedsiębiorcy. Płaca minimalna eliminuje więc z rynku przedsiębiorstwa źle zarządzane, niekonkurencyjne, które nie są w stanie funkcjonować na takim rynku, w którym nie okrada się pracownika z dorobku jego życia, płacąc mu zbyt niskie wynagrodzenie. Zmierzmy zatem wnioski. Płaca minimalna to ochrona przed wykluczeniem z życia społecznego i gospodarczego. To ochrona przed unicestwieniem biologicznym. To także lepsze wykorzystanie i alokacja czynników produkcji. Płaca minimalna to większa ochrona przed korupcją i przestępczością.
Wreszcie płaca minimalna to ochrona rynku przed nieuczciwą konkurencją i ochrona konsumenta.